Ponad 21 milionów złotych o taką dotację ze środków unijnych starają się szpitale w Wodzisławiu Śląskim i Redutowach. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na utworzenie bloku operacyjnego, poszerzenie OIOM-u oraz przebudowę i doposażenie izby przyjęć. Jaka jest szansa na otrzymanie takiego wsparcia, to sprawdzał nasz reporter Bartosz Baliński. Pozyskanie tak dużych środków dla szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Redutowach możliwe jest dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dyrekcja przygotowuje wniosek na ten cel. Został już wcześniej złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o celowości tegoż działania. A to działanie jest jak najbardziej słuszne, bo daje ogromną szansę na poprawę infrastruktury obydwu placówek. Idea jest taka, by te środki przeznaczyć na budowę bloku operacyjnego, poszerzenia stanowisk oddziału intensywnej terapii, budowa centralnej sterylizatorni. To nie jedyne zmiany, jakie mogłyby zostać wprowadzone w życie, jeśli udałoby się pozyskać pieniądze. Chodzi m.in. o kwestię doposażenia oddziałów zajmujących się kompleksowo opieką nad matką i dzieckiem, czyli w przypadku szpitala w Wodzisławiu i w Redutowach, to jest oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny czy oddział pediatryczny. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca. Ich rozpatrzenie zajmie kilka miesięcy i wtedy będzie wiadomo, czy placówki w Wodzisławiu Śląskim i w Redutowach będą mogły liczyć na dotacje. Rząd marszałkowski będzie podejmował decyzję pod koniec roku, aczkolwiek w międzyczasie również już będą czynione działania związane z tymi inwestycjami. Jesteśmy w trakcie przetargu na blok operacyjny, więc działania cały czas się toczą. Dokładna kwota dofinansowania to 21 380 000 zł. O tym, czy środki zostaną przyznane, dowiemy się pod koniec roku.